No witamy w kolejnym odcinku. Druga część dzisiaj składania deski rozdzielczej. Tak, jesteśmy już na dobrym etapie, jeśli chodzi o złożenie kombajnu i tutaj tego panelu do sterowania ogrzewaniem. Teraz wybiorę się do budowlanki i słuchajcie, weźmiemy sobie gąbki. Koniecznie trzeba wziąć gąbki, by móc potem między te wszystkie elementy plastikowe powrzucać, żeby podczas jazdy pięknie, ładnie nam nie dzwoniła melodyjka plastikowa, co nie? Także chodźcie, jedziemy. Może coś znajdę, jakieś gąbki ciekawe i trzeba będzie je tak ładnie ulokować między te plastiki, co nie? Także bawimy się dalej. Tu mają taką gąbkę, tu mają taką. Tyle to aż nie będę potrzebował, ale się pierdolę. Tyle za taki worek, kurwa. Nie. To jest fajne, to by się przydało, słuchajcie, jako mata na podłogę nowa. Ciekawe, ile takie... Ja pierdolę. Takie coś bym położył, słuchajcie, na podłogę. Do tego, do Passata Marianka. Tutaj też są jakieś maty, widzę, coś trzeba dobrać, nie? No, powiedziałbym, że trochę tak przesadna ta cena. Podjadę w Niemcach, zobaczę w Niemcach w budowlance, po ile mają, może się opłaci trochę bardziej. A jak nie znajdę, to słuchajcie, pojeżdżę sobie po jakichś wystawkach gdzieś i jakiś materac po prostu zapierdolę. Taki do spania materac. Rozetnę i wyjmę po prostu gąbkę z tego materaca, a resztę gdzieś na śmietnik pójdzie. Tak trzeba będzie zrobić w ostateczności. Jako że w Niemcach też nie mają gąbki takiej luzem, którą pokazałem w poprzednim ujęciu, za tą cenę wezmę chyba z 10 takich. O, takie się też nadadzą. Gdzieś tam poupychamy, poprzecinamy, poprzerabiamy, porobimy przejściówki i będzie spoko, nie? Także wezmę chyba. Ile to może wystarczyć na to, żeby to pouszczelniać? Z 5 sztuk myślę, że starczy. Znalazłem coś jeszcze lepszego. Zobaczcie, tutaj są takie gąbki i ta jest po euraka, tamta była po 2,95, to tamte wyrzucę, a wezmę takich 6. O, takie też pouciskamy. Gąbka to gąbka, także tych weźmiemy. Napijmy się, coś gorącego. Kurde, tyle czasu jeżdżenia po mieście, po różnych tych, za gąbką, za jakimiś matami, wykładzinami też ewentualnie, nie? Tak, żeby potem położyć to wszystko tutaj na podłodze, gdyby co, nie? Są takie alternatywne maty bitumiczne. Tylko słuchajcie, jak ja zobaczyłem na te sprajty i te farby i te inne dzikie węże bitumiczne, no to trochę bym powiedział, że... Dobra, cenowo zostawimy to może bez komentarza na razie, co nie. Ja bym rozumiał jeszcze, przyjąłbym na klatę, że jest drogie, ale żeby to było, kurde, chociaż, no nie wiem, no z 5 metrów kwadratowych. A tam nawet chyba niecałe 2 są, patrząc na to, jak oni w tych rolkach to sprzedają, co nie. No i co? I teraz tak... dlatego mówię, to sobie dokończymy później, dopiero jak będziemy mieć już deskę ogarniętą. I teraz, panowie, musimy sobie przygotować klej na ciepło i tutaj móc złapać w pewnych miejscach, zaraz pokażę gdzie i jak i co i w ogóle, bo mówię, trochę roboty jeszcze jest. A zanim widzicie, patrzcie, ile tych wszystkich plastików jest tutaj, kurde, z tego Passata, co nie? To wszystko deska rozdzielcza. O, tu jest na przykład między innymi włącznik świateł, nie? No to już akurat mam tam zaznaczone, gdzie jest co. No i lecimy dalej z tematem właśnie. O, tutaj spinki leżą. A wszystko też trzeba będzie zaraz stąd zabrać, odkurzyć niektóre rzeczy. Jeszcze jedna linka jest do poprawienia i sobie będziemy to robić. Jeszcze musimy dobrze tutaj tą jedną linkę, słuchajcie, zabezpieczyć, którą zrobimy sobie o, w taki oto sposób. Zaraz będziemy jeszcze tą ostatnią już przyczepiać. O, możemy już zaraz klej zagrzać.
I jeszcze raz złapiemy sobie w tym miejscu. Niestety wina łamanych plastików, ale to tak samo materiał biodegradowalny jak w starej poczciwej S-klasie. Choć akurat Passaty nie słyną z tego, że wiązka kabli się w nich sypie, ale wszystko jest kiedyś w systemie zakończeniowym prędzej czy później. Tu mamy raz, jeszcze tutaj raz złapię dla pewności, żeby był spokój, i jeszcze klejem na gorąco, bo mówię, jak już to złożę, to już to musi zostać tutaj na wieki wieków, amen, aż do skończenia życia tego samochodu. Okej, starczy, musi działać. Poczekajmy, aż sobie wszystko ładnie wyschnie. O, niech sobie będzie tu teraz. Jest ok. Okej, chyba wiem, o co chodzi. To muszę przykręcić, ale najpierw trzeba założyć deskę, a potem dopiero to. Żebym popierdolił trochę, bo tutaj jest jeszcze wejście gdzieś z tyłu do nawiewu. Kurwa, jak ja to zrobiłem? Wydawało mi się, że jak ściągałem, to to zostało. A czemu mi to nie pasuje? Bo tutaj o to przeszkadza. Czemu mi to tak teraz tu nie pasi? Mogę spróbować założyć. Jak będzie na tym? Pokombinujmy znowu od nowa. Kurde, jestem chyba na 1000000% przekonany, że jak ściągałem blat, to ten element, kurde, był ściągany potem. Deska z tego, a to albo już nie zostało, kurwa, nie wiem teraz. Chcąc nie chcąc, muszę tutaj przejściówki robić, żeby przyczepić ten plastik do tego, słuchajcie, bo tutaj były takie wsówki, gdzie oczywiście nie pamiętam, gdzie położyłem, nie? No, dlatego dałem na to taką blaszkę i do tej blaszki teraz przykręcam śrubeczkę i będzie trzymać, musi, nie? O, już jest ok. Ważne, żeby tu trzymało, tu jeszcze gąbka pójdzie. Teraz tak, teraz panel sterowania ogrzewaniem trzeba przerzucić tędy i tu umieścić, nie? Tędy przeszło. Poniżej, dobra. Okej. Teraz to musi wejść tutaj wyżej jeszcze. Mniej więcej tak. Fajnie. No już jesteśmy w domu. W tym momencie. Okej. Teraz musimy, słuchajcie, dopasować sobie. Właściwie deskę to można już przykręcić, bo teraz już będziemy mieć resztę to do ogarnięcia już na spokojnie, więc bierzemy się, słuchajcie, za przykręcanie deski do karoserii, nie? Tylko co tutaj, kurde, ciągle coś tu wypada. O, stare gąbki, no ta. Stare gąbki, kurde. Tutaj była taka jedna, ale już nie ma. Tutaj koło głośnika, w tym miejscu. Mam, słuchajcie, takiego wrażenia teraz, że kabli jakby jakoś, kurde, mniej jest teraz. Ja tam ich dużo nie powyciągałem, tych zbędnych, ale mam wrażenie, że jest jakoś mało miedzi. Szczególnie tutaj. Kurwa. Odpalisz, nic nie będzie działać. Wszystko kwestia czasu, na spokojnie. Ale normalnie uwielbiam tego Passata. Bez względu na wszystko, kurwa. Teraz manetki. Najpierw idzie spryskiwacz szyb. I to jest tak, tutaj jest 5 pinów i tutaj 3 piny, więc najprawdopodobniej, kurwa, nie pamiętam teraz, napierdolę. Ale podejrzewam, że to jest chyba manetka, przepraszam, muszę tutaj po pinach najlepiej sobie zobaczyć, po pinach będę wiedział najlepiej, co idzie gdzie. Tu jest takie szerokie, to te szerokie idzie tu, dobra, a to będzie szło tu w takim razie.
Czyli mamy tak, 4 piny, to będzie szło do tego i tutaj mamy 4, ale ja mam tu 3. Pytanie, która strona teraz? Wow. Jedna jest nieaktywna. Okej, to na pewno to będzie tak. Ja pierdolę, nie pomyl czegoś, chłopie, kurwa. Niby teoretycznie nie da się inaczej podłączyć niż prawidłowo, ale podejrzewam, że to będzie tutaj. Czekaj, odczep, bo najpierw musisz włożyć, o. Najpierw musisz włożyć, kochany. O, takie coś. Więc tą i tą wtyczkę byśmy potrzebowali. Więc zakładamy w taki oto sposób. Te 4 piny idą tu, a te 3 piny idą tu. Dobra. Czekaj. Nie pojeb nic, kurde. Okej, tu siedzi. Zaraz będziemy przykręcać, tylko na to jeszcze przyjdzie oczywiście druga manetka. Druga manetka, panowie, która przechodzi tędy. O, w ten sposób. Druga idzie tutaj pod spodem. O. I ta manetka już musi na to najść bezproblemowo. Tu już możemy przykręcić. Tu naszło i tu naszło eleganckowsko. Możemy to zaraz przeczyścić spirytem. Próbówką, bo nie mam innego śrubokręta pod ręcą. Ok. W ten sposób mamy i tak mamy. I dobra, możemy lecieć dalej. Słuchajcie, nic nie stoi już na przeszkodzie, żeby móc wrzucić licznik, ale jeszcze te kable tędy przerzucę, o. Bo kurwa, chuj wie co to za kable w tym momencie, bo to jest jakaś rzeźba poprzedników. Dobra, to niech sobie leży tu. To jest zasilanie pompy, odcięcie zapłonu tak zwane. I dobra, to składamy dalej sobie w takim razie. Bierzemy kolejny element z dachu. Deska już sztywno, tak jakby tu później jeszcze przyjdą te elementy mocujące. Chociaż nie, licznik zostawimy sobie na później, bo i tak go będę musiał wyciągać z tego względu, że kilometrów nie nabija. Także licznik zostanie jeszcze na zewnątrz. Dlatego, że z Prezesa przełożę sobie elektronikę. Dobra, co możemy dawać kolejne? Dawaj to. To składamy w tym momencie. Też nie wygląda najładniej, ale lepsze to niż nic. No. Tak jakby prawie, nie? Na krawędziach się upewniam, czy wszędzie wskoczyło. Tak, tu jest, tu jest, tu jest i tu jest. Dobra. No, możemy przykręcać. Panowie, napiszcie w komentarzach, jak namagnesować śrubokręt, żeby kurde śrubki z niego nie spadały, żeby się trzymały. Jak właśnie namagnesować śrubokręt? Taki oto sposób. Czarno to widzę, tutaj łamane, patrzcie, plastiki odpadają. Napierdolę, czarno to widzę. Tutaj się tylko jeden, słuchajcie, tutaj się tylko jeden uchwyt zachował. Tu, w tym miejscu. Skurwa dramat. Nie wiem, trzeba będzie jakoś zastosować coś, jakąś trytytkę albo klej znowu. Znowu trzeba kombinować. Tutaj są te otwory, to spróbuję takie wkłady zastosować. Je się daje do profili. Dociśnie jeszcze jakoś sensownie. Dobra. Zaś trzeba kombinować teraz znowu. Jakkolwiek. O. Tutaj się nawet fajnie przyjęło, bym powiedział, jeszcze po tej stronie. Zaraz musimy jeszcze ten panel umocować. Dobra, powiem, że nie jest źle, nawet fajnie to wygląda. Jeszcze damy tutaj śrubę, żeby to poszerzyło w tym otworze. Oj, zaś trzeba kombinować, kurde, po alpejsku. O, tak do tego przykręcimy tu jedną, o.
Już jest fajnie w tym miejscu. Już jest sztywno, jeszcze tu jedną. Trzeba kombinować po alpejsku, no bo nie ma siły innej, nie? Fajnie, elegancko. To już jest sztywno. Teraz jeszcze ten panel trzeba złapać. Teraz tak. Nie wiem, w kurwa, jak go, przepraszam, nie wiem, jak go złapać, bo powiem, no tędy trytytka nie przejdzie znowu, bo tak to by mi, chociaż czekajcie, tutaj widzę, że coś przeszło, ale to też na łamanym plastiku, ja pierdolę, to by trzeba było poszerzyć ten, tutaj są takie dwa otwory, nie, tu jakbym poszerzył kawałek, to znowu bym tutaj mógł przerzucić trytytkę, jakoś by się to trzymało, nie, ale kurde. Masakra, no masakra. Wiekowe plastiki. O! Dobra, tu musimy poszerzyć przynajmniej te dwa otwory, żeby tu złapać na dole i w tym miejscu. I przynajmniej raz tutaj, co nie? Bo o, wtedy będzie takie coś, nie? A tak nie chcemy, żeby było. I wy się dziwicie potem, że mechanicy nie chcą wymieniać nagrzewnic. No nie chcą, nie chcą. Sama nagrzewnica, wymiana to jest stary 5 minut, kurde, roboty. Ale tydzień czasu, bawienie się i składanie deski rozdzielczej. A niech się, kurde, jakiś plastik łamie. No, nie przychodzi nic innego, jak drutować wtedy. Trzeba jak najkrótszym, jak najmniejszym tym śrubokrętem po prostu kręcić, kręcić, aż wywiercimy troszkę większy sobie otwór. Ale to się zamaskuje. Ważne, żeby jakoś to wyglądało, no co? Mam inne wyjście? Na dobrą sprawę, no nie mamy. Przecież tego nowego się nie da dostać, a używki jak kupimy, to też będą spatologowane. Też nie trzyma to tak, jakbym chciał, ale lepsze tak niż nic, nie? Chujowo trochę. Chujowo. Zostawię sobie ten panel na później. Dobra, słuchajcie, bateria mi już pada, jest ciemno i znowu 3 godziny zleciało, także będziemy kolejną część kontynuować składania deski rozdzielczej, a w tym odcinku to już wszystko. Subskrybować i obserwować kolejne odcinki.